O jeziorze Ostrzyckim. Dawno temu, na szczycie wieżycy, miał swój zamek piękny książę, pan okolicznych wzniesień. Mądry i dobry władca zakochany był w pięknej księżniczce, pani okolicznych równin. Mądra i dobra księżna również kochała księcia. Wszyscy mieszkańcy tej krainy cieszyli się na widok tej cudnej pary. Kiedy książę oświadczył się księżniczce, ona zgodziła się zostać jego żoną. Wkrótce ustalono datę ślubu i uroczystości weselnej. Gdy nadszedł wreszcie ten wyczekiwany przez wszystkich dzień, w wielkiej sali zgromadził się tłum zaproszonych gości. Była wśród nich także Ostrzyca, pani okolicznych dolin i wąwozów. Od wielu lat skrycie kochała księcia gór i wzniesień. Miłość dwojga narzeczonych wzbudziła w niej najpierw ogromną zazdrość, potem gniew, i wreszcie przerodziła się w głęboką nienawiść. Na przyjęcie weselne przybyła wraz z kilkoma zbójami, którzy udawali jej świtę. Ostrzyca wynajęła ich, żeby zabili młodych narzeczonych. W stosownej chwili rzucili się na księcia i przebili mieczem jego serce następnie próbowali zabić księżniczkę lecz obronili ją obecni na weselu rycerze pogrzeb dobrego księcia zgromadził jeszcze większy tłum niż ślub gdy jego ciało przenoszono do zamkniętej kaplicy dzwon na wieży zaczął dzwonić sam z siebie gdy zamilk odezwała się niedoszła panna młoda Oznajmiła wszystkim, że za śmierć księcia odpowiadał strzyca, która wynajęła zbirów, żeby odebrać mu życie. Następnie księżniczka chwyciła w dłoń sztylet i przebiła nim swoje zrozpaczone serce. Wielki smutek ogarnął zebranych. Wówczas z tłumu wystąpił się wystarzec, ceniony przez wszystkich z powodu łagodności, mądrości i znajomości rzeczy przyszłych. I odezwał się tymi słowami. Bądź przeklęta, ostrzyco pani okolicznych dolin i wąwozów, albowiem najpierw swoją miłość zamieniłaś na gniew, zazdrość i nienawiść, a potem chciałaś zniszczyć miłość tych dwojga dobrych ludzi, odbierając im życie. To z Twojej przyczyny oni nie żyją, ale Twoje zamiary się nie ziszczą. Ich miłość nie umrze, za to ty wkrótce stracisz życie. Ledwie starzec skończył mówić, a spod kamiennej, zamkowej posadzki wytrysnęły strumienne wody i zaczęły spływać w dół. Najpierw porwały ze sobą zazdrosną i bezlitosną ostrzycę, potem zalewały po kolei doliny i wąwozy, które dotąd były jej królestwem. Spływały z góry tak długo, aż zalały je wszystkie. Tak powstało jezioro Strzyckie. Wtedy wody zabrały ze sobą ciała księcia wzgórz i księżniczki równin i zaniosły je do podwodnego pałacu. Tam zakochani otrzymali nowe życie i zostali połączeni węzłem małżeńskim na wieki. Do dziś zamieszkują podwodne królestwo tej która chciała unicestwić ich wielką miłość.